Wyprawy Leona wspiera marka Phoenix. Wyprawy Leona zabezpiecza firma Atpla, dystrybutor marki Cederroth. Moi drodzy, taka szybka i trochę mało profesjonalna wstawka, ale zawczasu chciałem Was poinformować o dwóch niedogodnościach, które mogą wystąpić na tym filmie, a które wcześniej w moich produkcjach nie miały miejsca. Pierwsza z nich to niestety fakt, że w niektórych scenach mogę rzucać swój własny cień oraz ten pierwszy kadr będzie słabiej doświetlony. Jest to spowodowane tym faktem, że niestety po raz pierwszy w życiu zapomniałem zabrać baterii do oświetlacza. Główną funkcją oświetlacza jest właśnie doświetlenie tego pierwszego kadru i sprawianie, żeby ten dalszy kadr był właściwie oświetlony. I tutaj nie ukrywam, że wielką robotę zrobił Phoenix HM65R, a więc moja latarka czołowa, która posiada dwie diody. Jedna dioda dostarcza światła, że tak powiem, centralnego, tego skupionego, z kolei druga dioda doświetla ten pierwszy, szerszy kadr. I gdyby nie ta latarka, to po prostu materiał nadawałby się tylko do kosza. Druga sprawa to z kolei fakt, że niestety zaskoczyły nas warunki pogodowe panujące w Szklarskiej Porębie, co przełożyło się na to, że potwornie parował obiekt w moim aparacie. I moje filmy są znane między innymi z tego, że ta ostrość zawsze jest na takim fajnym, wysokim poziomie, no a niestety tym razem ta ostrość kuleje, ponieważ zaparowany obiektyw sprawiał, że film wyszedł nieco za mgłą. A o tym wszystkim dowiedziałem się dopiero będąc w domu i montując dla Was film. A więc za te dwie niedogodności Was przepraszam, nie przedłużam, no i zapraszam na film. Cześć, witajcie, ja jestem Leon i prowadzę dla Was stronę wyprawyleona.pl. Dzisiaj w końcu po wielu latach mogę Wam pokazać sztolnię numer 1. Sztolnia numer 1 powstała w roku 1951 w ramach działalności zakładów R1, które to na podstawie umowy zawartej w roku 1947 pomiędzy Polską a Związkiem Radzieckim zajmowały się wydobyciem oraz przeróbką rudy uranowej, która po tym procesie trafiała wagonami do Związku Radzieckiego. Sztolnia, którą odwiedzamy, to sztolnia poszukiwawcza, ponieważ w niej prawdopodobnie wydobycia nie było, ale po określeniu anomalii radiacyjnej tutaj na powierzchni stwierdzono, że pod ziemią mogą występować złoża uranu i dlatego też wydrążono taką sztolnię badawczą celem rozpoznania właśnie złoża. A więc powoli zmierzamy wraz z Patrycją do wlotu do tej sztolni, ale zanim wejdziemy do środka, chciałbym Was zapoznać ze sponsorem dzisiejszego odcinka, a więc z Letyshops. Letyshops to serwis cashbackowy, który umożliwia Wam odzyskanie części pieniędzy wydawanych podczas robienia zakupów online. I cały proces uzyskiwania cashbacku, a więc tego częściowego zwrotu za zakupy, jest niezwykle prosty oraz przejrzysty. A polega on na tym, że z Letyshops współpracuje obecnie ponad 3800 sklepów, w tym chociażby takich znanych jak Media Expert, Media Markt, Decathlon, AliExpress czy chociażby Allegro. I te sklepy płacą Letyshops za reklamę oraz pozyskiwanie klientów. Z kolei Letyshops dzieli się z nami częścią swojego wynagrodzenia w postaci cashbacku, który zawiera się w przedziale od 50 do 70% prowizji, którą otrzymało Letyshops. I to, co otrzymujecie, to pieniądze, które potem możecie wypłacić na swoje konto bankowe bądź też konto PayPal, a więc nie są to kody rabatowe czy też zniżki, z których i tak nikt potem nie korzysta, bo się po prostu o nich zapomina. O tym wszystkim myślę, że już moi drodzy wiecie, ponieważ o Letyshops opowiadałem Wam już w moich poprzednich filmach. Ja korzystam już od dłuższego czasu, jestem bardzo zadowolony, ale w tym krótkim filmie chciałbym Wam wspomnieć o konkursie, który przygotował Letyshops. Konkurs nazywa się Daj po garach w nowym roku, gdzie główną wygraną jest nowy Mercedes GLA 200. Żeby wziąć udział w konkursie, wystarczy wykonać trzy proste kroki. Przede wszystkim najpierw musicie założyć konto na Letyshops, co możecie zrobić klikając w link zamieszczony w opisie pod tym filmem. Następnie przechodzimy na Allegro, gdzie musimy dokonać zakupu na minimalną kwotę 40 zł. Jak widać, wtyczka poinformowała mnie o tym, że cashback został aktywowany. Tak się składa, że ja mam tutaj coś, co muszę kupić, a są to akumulatorki do mojego dyktafonu, a więc odświeżyłem sobie stronę. Wtyczka cały czas informuje mnie, że cashback jest aktywny. No i co? Robimy zakupy.
Jak widać, mój zakup został opłacony, a więc przejdziemy teraz na stronę konkursową Letyshops. Shops. Oczywiście link do tej strony znajdziecie w opisie pod tym filmem. I teraz musimy odpowiedzieć na pytanie konkursowe, a więc dlaczego lubisz kupować na Allegro? I tą odpowiedź musicie dać do 28 lutego bieżącego roku maksymalnie. A więc moja odpowiedź to: lubię kupować na Allegro, ponieważ wówczas nie muszę wychodzić z domu i tym samym oszczędzam swój cenny czas. Czas potrzebny na realizację odcinków. Zapoznałem się z regulaminem, wysyłamy i voilà! Ostatnim warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest zaakceptowanie naszego cashbacku. On po prostu musi dostać status oczekujący, co najczęściej dzieje się w ciągu kilku najbliższych dni. Tyle z mojej strony w kwestiach reklamowych, a tymczasem wracam do Patrycji. Moi drodzy, jesteśmy już w środku, wspólnie z Patrycją, która dzisiaj będzie operatorem w tym odcinku. Jak wcześniej wspomniałem, mam oczywiście ze sobą detektor wielogazowy, jednak myślę, że w tym obiekcie bardziej przyda nam się detektor mierzący poziom promieniowania, który w tym momencie pokazuje nam 0,52 mikrosiwerta na godzinę. Nie są to wartości jakoś przesadnie szkodliwe, ponieważ w wielu miejscach na świecie taki poziom promieniowania jest na co dzień. Niemniej jednak poszukamy sobie takich różnych, bardziej promieniujących, bardziej radioaktywnych miejsc w tej sztolni, a to wszystko dzięki latarce ze światłem UV, a więc w świetle UV sole uranu powinny nam się świecić na taki fajny zielonkawy kolor. Zatem nie pozostaje nam nic innego, jak tylko wejść w głąb sztolni poszukiwawczej numer 1. Zaczynamy, moi drodzy, naszą wycieczkę po sztolni numer 1. Po lewej stronie dojrzeć możecie otwór po prawdopodobnie odwiercie wykonanym celem umiejscowienia tam w środku ładunku wybuchowego. Sztolnia na tym etapie jest przestronna, ponieważ mamy do stropu jakieś, myślę, że 2,5 metra, jak nie lepiej. Szerokość wyrobiska około 2 metry i tutaj powoli dochodzimy do pierwszego punktu, gdzie troszeczkę tego stropu nam się wysypało. A więc musimy pokonać ten fragment dosyć szybko, ponieważ najwidoczniej w tym miejscu ten materiał nie jest zbyt dobrej jakości. Patrycja ma ze sobą detektor mierzący poziom promieniowania oraz latarkę UV, a więc, że tak powiem, w wolnej chwili przelecimy sobie ociosy oraz strop w poszukiwaniu związków uranu. Ponieważ z racji tego, że już wiemy, że ten poziom promieniowania jest podwyższony, no to jakby każe nam to sugerować, że w tym miejscu faktycznie gdzieś jakieś związki uranu być powinny. Momencik. Na lewym ociosie mamy 50, co może wskazywać, że jest to 50 metr od wejścia, co tak na dobrą sprawę chyba by za bardzo nam tego nie wskazywało. Chociaż z drugiej strony należy pamiętać, że my tak naprawdę wchodziliśmy przez zawalone wejście, niejako przez strop. A więc wejście było w odległości 50 metrów od tego miejsca, które obecnie mijamy. Na początku tego materiału wspominałem Wam, że sztolnia powstała w ramach działalności zakładów R1. O zakładach R1 nigdy Wam nie opowiadałem, pomimo faktu, że tych uranówek już troszeczkę Wam pokazałem. Dolny Śląsk jest tak naprawdę przeryty tymi wyrobiskami w poszukiwaniu uranu. A o samych zakładach, które były ewenementem wtedy w skali naszego kraju, jakoś nie było okazji nagrać Wam odcinka, więc myślę, że będę musiał to nadrobić i wówczas będę w takich filmach, gdzie pokazuję Wam dawne wyrobiska pouranowe. Będę Wam po prostu linkował do tego materiału o zakładach R1. Pod naszymi nogami cały czas mijamy jakieś deski, jakieś fragmenty obudowy. Tutaj możecie dojrzeć stojak. Dawny stojak, który był częścią obudowy górniczej, ale nic się z niego już nie ostało. A więc powoli będziemy szli pati w prawo, myślę. A więc sprawdzimy sobie tą prawą odnogę. I myślę, że tutaj możemy wyłączyć światła i przelecieć ten fragment latarką UV, bo skoro w tym miejscu pojawiło nam się skrzyżowanie, to być może oni drążyli po prostu za
za podwyższone poziomy promieniowania. A sprawdźmy w prawą. Nie, tutaj również nie. A na spongu, no, w tym, że tak powiem, gruzowisku też niczego na razie nie widać. A więc wejdziemy sobie w tą odnogę po prostu kawałeczek i zobaczymy, czy aby nie jest to jakiś nadsięwłom. O, dokładnie. Dokładnie tak, moi drodzy. Tutaj był szyb bity, że tak powiem, od dołu w kierunku góry. Jest to tak zwany nadsięwłom. Natomiast jakby odnoga nam w tym miejscu nie powstała. Ja może przejmę kamerę, to Wam teraz pokażę, jak to wygląda. A więc spójrzcie. Tak to wygląda tutaj u góry. Do tego, powiedzmy, stropu mamy od miejsca, gdzie są moje stopy do... Od miejsca, gdzie są moje stopy do stropu jest jakieś, nie wiem, 6-7 metrów. I tutaj mamy taką dziwną troszeczkę różowawą mineralizację. A więc zgasimy jeszcze raz światło. Ja wezmę latarkę UV. O, dziękuję. I sprawdzimy sobie tutaj wszystko. To jest co? To nie jest, to jest jakiś... To jest jakiś papierek prawdopodobnie. Tutaj również coś nam się delikatnie majaczy, spójrzcie, w tym ultrafiolecie. Ale to nie jest nic, co by nam sprawiało, że mamy podwyższony poziom promieniowania. A więc idziemy, moi drodzy, dalej. Jeżeli chodzi o poziom promieniowania, to w tym miejscu jest nieco podwyższone, natomiast nie ma się czego obawiać. No i jeżeli chodzi o poziom tlenu oraz dwutlenku węgla, to również nie mamy tutaj czego się obawiać, ponieważ nasz detektor milczy. Doszliśmy w tym miejscu do skrzyżowania. Za chwilę sobie odczytamy wartość, ponieważ w detektorze mierzącym promieniowanie włączył nam się alarm. No i znowu skrzyżowanie, a więc miejsce, które dało dawnym górnikom znać, że coś tutaj może być. Oj, mamy 2,20, a więc to już nie jest anomalia, to nie jest podwyższony poziom promieniowania, tylko już taka wartość znacząca. Dalej oczywiście bezpieczna, a więc bez obaw. Natomiast no, jest to już taki fajny wynik, a więc w tym miejscu musimy sobie poszukać tych związków uranu. No chyba, że jest to radon, a więc gaz radioaktywny. Ale sprawdzimy UV-ką, to będziemy wiedzieli. Bo mamy skrzyżowanie, możemy iść w prawo, możemy iść tam na wprost oraz w lewo. Ale zanim to uczynimy, sprawdzimy ten poziom promieniowania, bo detektor nie daje nam tutaj spokoju. A to świeci w UV-ce? No świeci. No więc to jak teraz widzicie, moi drodzy, na kamerze, bo nasze oczy aż tak tego nie dostrzegają. My widzimy tylko z Patrycem białą farbę. Ale tak właśnie będzie świeciło... będą świeciły związki uranu. Przejmę może latareczkę na moment. Podobną sytuację kiedyś miałem w sztolni zlokalizowanej, już nie pamiętam w jakiej miejscowości, niemniej jednak tam też zatrzymałem się na chwilę celem chyba wymiany baterii i po chwili włączył się alarm w detektorze. No i właśnie korzystając z latarki UV udało mi się wyłapać taki punkcik delikatnie z podwyższonym poziomem promieniowania. Tutaj natomiast w tym rumoszu niestety również niczego nie udaje mi się dostrzec, a więc myślę, że nie będziemy tutaj kontynuowali tych poszukiwań, tylko pójdziemy sobie dalej. Myślę, że najpierw pójdziemy w lewo, a więc sprawdzimy sobie tą lewą odnogę. Zwiększyłem poziom alarmu w detektorze, a więc do 2,70. Myślę, że troszeczkę tego spokoju powinniśmy mieć. Tutaj fragment delikatnie ze zmniejszonym prześwitem. A więc troszeczkę nam się tego materiału wysypało, ale to wiele by wskazywało, że z tej lewej strony, a nie ze stropu, ponieważ strop wydaje się mieć taką samą
strukturę, chyba że był to fragment, który po prostu próbowano podsadzić. Ciężko mi powiedzieć, ponieważ cała reszta wygląda tutaj w miarę no, na nieruszoną. I kolejne skrzyżowanie. Oj, kolejne skrzyżowanie. Lewe chyba kończy się za chwilę przodkiem. Prawe również kończy się przodkiem, a więc tak, jesteśmy na skrzyżowaniu. Pójdę sobie w lewo, ponieważ tutaj za wiele chyba nie mamy. Na stropie wisiał nam nietoperz, jego szybko mijamy, żeby się nie zbudził. Tam jest koniec wycieczki. Tam również za chwilę mamy koniec wycieczki, ale chciałem wam pokazać ten kawał stalowej jakiejś blachy. A więc takiego swego rodzaju artefakt i nic więcej. A więc w tym miejscu prace zostały zaprzestane. I możemy pójść w prawo. Jakie mamy wskazania? 2,70. 2,24. Wskazania mamy 2,24 i słychać charakterystyczne terkotanie detektora. Idziemy na wprost. Na spągu nieco charakterystyczne zagłębienia wskazujące nam na to, że dawniej mieściły się tutaj podkłady kolejowe dla kolejki, dla wagoników w zasadzie, które poruszały się w tym miejscu celem wywożenia tego urobku, raczej skały płonnej, aniżeli związków uranu, ponieważ jak wspominałem, wydobycia prawdopodobnie w tym miejscu nie było, ale ten materiał oczywiście trzeba było stąd usuwać. Zatem oczywiście jest tak najbardziej normalne, że w takim wyrobisku użytkowanym przez Związek Radziecki, przypominam, no prace badawcze były prowadzone w ten sposób, że oczywiście po odstrzale tej skały płonnej była ona wywożona na zewnątrz, gdzie tworzyła rozległe i radioaktywne hałdy. Teraz pokazuję przez chwilę 2,4. Było 3,2. No to teraz należałoby znaleźć to miejsce. No to podejdź do ściany, maźnij przy ścianie, bo promieniowanie tutaj... A czy możesz... To jest farba chyba, nie? Na dole? To jest farba? Tak, chyba jest farba. A przyłóż detektor. Nic. Gdzieś tam tutaj się alarm włączył przed chwilą, no nie? Na 3,2. O tym nie wspomniałem wam na początku, chociaż powinienem. Niestety zapomniałem zabrać baterii do oświetlacza. Tyle czasu się zbierałem do tej wycieczki, pakowałem, a zapomniałem zabrać baterii, a więc ten troszeczkę jakby szerszy kadr może być nieco ciemniejszy, tym bardziej, że lecimy na dwie latarki czołowe, a więc tutaj robimy sobie cień, który na kamerze no, może powodować dla was taki dyskomfort. A więc za to was oczywiście przepraszam, no ale cóż, zdarza się najlepszy. Na spągu mamy deski porozkładane, które co mogłyby wskazywać na to, że po tych deskach po prostu jeździły sobie wagoniki, ewentualnie jakieś taczki, jakieś wózki, o może w ten sposób prędzej. Po lewej stronie nietoperz, po prawej stronie z kolei odwiert. No, tu sobie ten kolega śpi, a więc jego szybko mijamy. Tutaj, moi drodzy, mamy całą rodzinkę nietoperzy, a więc ich też szybko mijamy.
detektor nam zamilczał, a więc wskazuje to na to, że te wartości troszeczkę nam się uspokoiły. Na spągu wody jakieś 10-12 cm maksymalnie. Chociaż tutaj Patrycja sugerowałbym Ci, żebyś nie szła prawą stroną, ponieważ ta prawa strona prawdopodobnie skrywa kanał odwadniający. A z racji tego, że te deski nam się troszeczkę posypały, nie spełniają swojej funkcji, to można tam w ten kanał odwadniający wpaść. No i spójrzcie, cały rumorz drewniany, który kiedyś był obudową górniczą. Jakieś fragmenty drutu, być może drutu strzałowego. Ciężko to w tym momencie, że tak powiem, określić. A ja tylko przypominam, że idziemy tym głównym ciągiem korytarza, który za chwilę będzie miał chyba swój koniec, co będzie równoznaczne z zakończeniem tej wycieczki. Tak, moi drodzy, w tym miejscu nasza wycieczka, nasza przygoda ze sztolnią numer 1 się kończy, ponieważ w tym miejscu mamy już przodek. Moi drodzy, jestem już na powierzchni i wspólnie z moją dziewczyną Patrycją udało nam się bezpiecznie zwiedzić sztolnię poszukiwawczą uranu numer 1. W tym rejonie są dwie sztolnie. Sztolnia numer 2 znajduje się niedaleko tego miejsca, ale w tym obiekcie już byłem, a więc w opisie pod tym filmem umieszczę link do tego filmu. A ja mam nadzieję, że ten materiał z tego obiektu przypadł Wam do gustu, pomimo faktu, że obiekt nie jest jako specjalnie rozległy, nie jest rozbudowany, nie ma w środku za wielu smaczków. A z jednym ze smaczków miał być ponoć wagonik kopalniany, ale nie wiem, czy on jest zasypany, czy też po prostu ktoś go stamtąd wyrabował, zabrał na złom. Tak czy inaczej, ten obiekt mamy odhaczony i możemy teraz zająć się innymi, ciekawszymi obiektami, ponieważ przypominam, że celem wypraw Leona jest nie tylko szukanie obiektów takich arcyciekawych, szukanie jakichś takich, wiecie, smaczków, ale po prostu filmowanie każdego dostępnego obiektu podziemnego celem jego archiwizacji. A więc z mojej strony byłoby to wszystko. Pamiętajcie, że w opisie pod tym filmem znajdziecie również linki do rejestracji w Letyshops, link do zainstalowania wtyczki oraz do konkursu, w którym możecie wygrać nowego Mercedesa GLA 200. I tak naprawdę z mojej strony byłoby to wszystko. Cóż mogę powiedzieć więcej? Do kolejnego. I chyba będzie ok. Wydaje mi się, że okej. Chociaż nie wiem, zawsze pierwsze są jakby najlepsze.